Siemanko wszystkim, witajcie, z tej strony Jacob, a to jest gra Alone. Jest to gra horrorowa zrobiona na bardzo nietypowym silniku o nazwie RPG Maker VX. Czy tam VXS. Słyszałem, że wiele ludzi robi gry na RPG Makera, ale że horrory? No cóż, osobiście się poczułem zaskoczony, bo raczej takie gry nie wychodzą na takim silniku, ale z racji tego, że powstał właśnie chyba jeden z chyba niewielu horrorów na RPG Makerze, bo jest to horror indie, nie jest to specjalnie też długa gra, według YouTube'a ona trwa jakąś godzinkę, bo ogólnie po Slenderze The Arrival zobaczyłem, że chcecie gier strasznych, że lubicie jak ja drę mordę, także macie grę, w której będę darł mordę. Przynajmniej przez tą godzinę, bo ponoć w takiej długości można ją właśnie skończyć. Nieważne. Gra niestety jest po angielsku, nie ma za żadnej polskiej wersji, ale to jest gra twórców gościa niezależnego chyba. Także niestety nie jest ona nie mogę sterować myszką, steruje się strzałkami. Dziwne rozwiązanie, ale to jest chyba norma w grach na RPG Maker. Dobra, zaczynamy grę. Nowa gra. Zobaczmy, co ta gra ma dla nas w zanadrzu. A, oczywiście. Oczywiście japońszczyzna. Czego można się spodziewać? Tiring day as well, czyli ciężki dzień, jak zwykle. Nazywam się Young Chul, mam 24 lata. Szczęśliwy człowiek, który przez przypadek znalazł dziewczynę. Eunę. Podczas wielokrotnego po miesiącach randkowania z nią. Nie jest ona pierwsza, aczkolwiek ona dała mi najwięcej problemów. Cóż, ona jest najsłodsza z mojego towarzystwa, więc jestem szczęśliwy, mając jego dziewczynę. Ale mamy bardzo ważny projekt do zrobienia ostatnio. Który przyprawił mnie o pracę nocą, zmiany nocne i pracę w domu. Nawet dzisiaj przez tą całą pracę, przepraszam was bardzo, ale muszę wypierdolić Origina, który mnie wkur... Moja nocna praca sprawiła, że że nie mogę i chodzić na randki z Euną, tak jak jej obiecałem. Nie jestem chyba odpowiednim chłopakiem dla niej, tak przynajmniej mówię. Euna będzie bardzo smutna z tego powodu. Przynajmniej wezmę do niej i zadzwonię. Okej, okay, czyli tu zaczyna się rozrywka. Kaszel. Co to znaczy? Skąd ten zapach? To dziwne. To nadchodzi gdzieś z mojego domu na pewno. Muszę zgadnąć. Nie mogę nic rozwiązać, kiedy niczego nie widzę. Potrzebuję jakiegoś światła. Dobra. Okej, czyli na strzałkami mogę się poruszać. No to w sumie... Okej, na Z investigate. Okej, gituwa. Dobrze, że gra pokazuje takie... Co do... Światło się nagle wyłączyły. Może guzik się popsuł. Spróbuję jeszcze raz. X menu. Okej. Przedmioty. Imported. Broken cell phone. Nie działa telefon. Nie działa. Prawdopodobnie spadł zbyt wysoka. Co sprawiło, że mogę używać tylko internetu, żeby zadzwonić do Euny. Okej, opcje. Okej, message speed, music effect, sound effect. A, już to. Mogę zapisać. Okej, menu mamy na X, super. Dobrze wiedzieć. Na Z-kę mamy. Naprawdę animacje jak na taki silnik, jak na grę z RPG Makera, całkiem. Umyłem znaczenia już wczoraj, więc zlew jest czysty. Może powinien używać instant plates. Jakichś innych naczyń? Kuchenka gazowa. Okej. Lodówka. Lodówka jest prawie pełna. Powinien pójść do sklepu.
No dobra, to sprawdźmy sobie co tutaj. Pójdźmy tędy. Okej. Kibel. Mogę zapalić światło w kiblu. Mogę nam. A, mogę się poruszać na ten. Z góry w dół i tak dalej. No dziwne. Dobra, myślałem, że nie mogę. Okej. Nie, dziękuję. Tak, zawsze sprawdzenie kibla. Wow, ale jestem przystojny. A, Japońcy to zawsze przystojne, ta? Polaki to już nie za bardzo. Nie pamiętam, jak długo ta woda już tutaj została. Odpływ już dawno się zablokował. Nie, walić to. Zrobię sobie z tym weekend. No, typowi studenci. Dobra. Włóżmy te drzwi. Kurde, co tu jest? Ciemno jak w dupie u Murzyna. Mogę tego. Nie chcę jeszcze spać. Euna na mnie czeka. Różne książki. Jutro je posprzątam. Sprawdźmy najpierw źródło tego zapachu. Okej. Książki. Pełno w nich ulubionych komiksów i różnych folderów. Kiedy nowy tom wychodzi? Muszę sprawdzić jutro na bibliotekę. Jezus Maria. Nie lubię tłumaczyć, naprawdę. To jest takie kinda kinky. Okej. Okay. Zamknąć drzwi. O, cardboard. Są... kartonowe pudełko. Jakieś bezużyteczne rzeczy. O, hej, to trochę waży. A, czyli to jest to samo. Okej. Okay. Okej. Okay. Chyba... To jest pralka. Czyli od tego wziął się cały zapach. Jak mogłem zostawić drzwi otwarte? No i wszystko jasne. Dużo prania. Niezły smród z pochodzi. No. Co powinien zrobić? Wszystko przez pracę nocą, nie mogę włączyć pralki w tym momencie. Zrobię to w weekend. Nie mam innego wyboru. Może zmniejszy się zapach, kiedy zamknę drzwi. Chyba zgaszę światło, coś mi się wydaje. Chyba nie powinno być żadnego innego problemu. No dobra. Sprawdźmy te drzwi, bo tutaj nie byliśmy jeszcze. I tu jeszcze jest coś. A, to wezmę sobie naprawdę światło. TV. Już nie ma. Już telewizor nie działa. Jest zbyt głośno. Wyłączę. Mam telefon, ale nigdy nikt nie dzwoni. Cóż, moi rodzice czasami dzwonią. Garderoba jest pełna białych koszul. Spaghetti, które zjadłem 2 dni temu? Słowa nie mogą określić tego zapachu. Powinien się tym zająć. Chodźmy do zlewu. Okej, okay, czyli na początku taka ekspozycja fabularna lekko. Okej. Okay. Daliśmy do zlewu talerz. Umyjmy go. Kurde, ale dźwięki naprawdę. No mimo też to, że to nie jest realistyczna gra, naprawdę ambienty i tak dalej, dźwięki naprawdę wyglądają jakby ten. One w stosunku do tego brzmią jak świeżo nagrane. Okej, okay, umyłem talerz. Teraz jest jak nowy. Okej. Okay. Myślałem, że teraz odpocznę, ale mam dużo rzeczy do roboty. Dobra, mogę teraz zacząć. Chodźmy do komputera. Powinien się zadzwonić do Euny. Tutaj był chyba komputer, nie? Mogę zamknąć drzwi? Nie mogę zamknąć drzwi. Drzwi już pozostaną otwarte. Chyba. Czek powinien zostawić światło zapalone. Na pewno zgaszę w kiblu. Żeby mnie dopadło jakieś zło, które, no, byłoby złe. Okej,
A czyli tutaj świecą po prostu światła z ulicy, spoko. Rozgaśmy te światła. Bądźmy pełnoprawnym domownikiem i zostajemy światło zapalone przy komputerze. Dobra, chodźmy do komputera. Mogę w końcu go włączyć. Okej. Nie, tutaj powinien być Windows. Bam, 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 bam. Zobaczymy. Euna jest online? Co? Jest offline. Mam nadzieję, że nie śpi o tej porze. Dziwne. Byłoby spoko, gdyby mój telefon nie zadzwonił. Nie mogę nawet go naprawić. Nie mam nawet na to czasu. Nic nie mogę zrobić. Idę spać idę spać po tym, jak sprawdzę trochę wiadomości. O kurde! To niezła podróba Twittera. Doing business in a pizza. Serbia, where are you? Okej. Wygląda na to, że dużo ludzi pracuje w nocy. O! Symfonii coś napisał. Nie mogę to polubić. Jestem zbyt nieśmiały po to. Symfonii. Normally, wonderful light friends. Wow, midnight. Wow, pizza o północy jest najlepsza. Teraz ja mam ochotę. Może powinien zamówić później? Może powinien zamówić? Wow, to Euna. Dlaczego ona kontaktuje się przez SNS, czyli jakiś taki portal? Wysyła mi wiadomość, to. Is it urgent? Nie wiem, co to znaczy urgent. Gdzie ty byłeś? Okej, co tu mamy? LOL, anyway. LOL, muszę spadać, jest już 4 AM. Hehe, okej, do zobaczenia jutro. Jasne, pa, skarbie. Gdzie byłeś? Czekałem na ciebie. Kochanie, co się stało? Wróciłeś, prawda? Tak, przepraszam, nie mogłem pójść z tobą. Martwiłam się. Pukałem do drzwi nie wiedząc nawet o tym. Co? Co? Czy ona tak kiedykolwiek rozmawiała ze mną? To dziwne. O czym ty mówisz? My wróci wróciłem do wróciliśmy do domu o tej samej porze, wiesz? Ach. Szkoda. Szkoda. Mogłem zaoszczędzić trochę czasu. Co? To ty nie jesteś Euna. Kim jesteś? Zgadnij. Skontaktuję się z tobą już wkrótce. Poczekaj. Czy mamy coś pierdolnąć właśnie na ten? O co chodzi? Czy to się stało Eunie? Wow! To mnie przestraszyło. Ale ambient dziwny, ja pierdolę. Zabrakło prądu? He? O kurde. Ej, dobre to jest! To jakiś telefon. Ale o tej porze? To jest właśnie kontakt? Nie mogę. Niczego nie widzę, więc pójdę powoli. Telefon był w lewym pokoju od lewu, prawda? Nie działa światło. Halo? Cześć? Kim jesteś? To ja. Trochę minęło czasu. Pamiętasz mnie, prawda?
Ty jesteś oszustem. Jak znasz mój numer telefonu? Skąd masz mój numer telefonu? Czy to ważne? Dlaczego nie cieszysz się na nasz powrót? Mówisz to z przesterowanym głosem? Nie mów niczego głupiego. Po prostu odpowiedz mi na pytania. Albo zadzwoni na policję. Dlaczego jesteś taki wściekły? Przez numer telefonu? Junior. Co? O czym ty? Skąd ty wiesz, gdzie ja mieszkam? A dlaczego? Dlaczego mam nie wiedzieć? To ty mi powiedziałeś. Powiedziałem ci? Nie poznajesz mnie, prawda? Ach, tak. Mam dobrą wiadomość i złą wiadomość. Którą chcesz usłyszeć na początku? Jakąkolwiek, po prostu mi powiedz. A, nuda. W porządku. No dobra, zacznę od złej. 512 Aleksandros RD. Wiesz, gdzie to jest, prawda? Co? To jest... Gdzie Euna żyje? Ty... To nie może być... No mów coś. Senior Euna? Euna, czy to ty? Euna! Senior, please help me. O kurwa. Oh shit! Ha! Ta suka. Kiedy ci kazałem powiedzieć pomóż mi? Wybacz. Proszę, pomóż mi. Nie chcę umierać. Nie słuchasz nawet do końca. Po prostu zgiń! O kurwa. Nie! Nie! Nie rób tego! Umieraj! 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 Pomóż! Pomóż! Przestań! Ahahaha! Przestań! Ty skurwysynu! Fiu! Zobaczmy! Halo? Żyjesz nadal? Nie żyję, prawda? Ty psychopato! Zabiję cię w tym momencie! O nie. To jest to, prawda? Za mocno. Cóż, powinieneś stąd spadać. A teraz druga wiadomość. Idę do twojego domu teraz. Co? Ty myślisz, że że się boję tego? Zabiję cię samą. Zabiję cię sam. O, jakie straszne. Nie będę nawet w stanie położyć ręki na tobie. Tak się boję. Ale spokojnie. Zrelaksujmy się. Nic nie będzie lepiej, jeśli będziesz zdenerwowany. Ty. Co ty masz w swoim obrzydliwym mózgu? Nie umiem tego przetłumaczyć, sorry. Myślisz, że żeby udzić to na sucho? Zabawne. Co? O czym ty mówisz? Nie jestem idiotą. Już zrobiłam to, co miałam zrobić. Cóż. Jestem pewna, że prąd... prąd już tam poszedł. Okej. Sprawdź potem klamkę od drzwi.
Oh fuck! Ty! Kim ty jest? Kim to cholery jesteś? Dlaczego... Dlaczego robisz to mnie i Eunie? Zgadłeś sobie, kim jestem, zanim tutaj się dostałam. Będzie fajna. Będzie... To będzie, spoko zabawa. Będzie jak zagadki jakieś. Jak zabawa w zagadki, czy coś takiego. Nie wiem. Dranie. Dzięki za komplement. A teraz... Pora na mnie, aby tam dojść. A jak cię zabiję? Rozrywając twój brzuch, albo... rozszarpywać twoje flaki? Powoli odcinać twoje palce jak kiełbaski? Albo... Albo po prostu rozerwać je jak ją. Ha, 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 ha. Oh, fuck. Jebnice. Potrzebuję pomocy. Potem pomyślę. A? Dlaczego nie mogę się otworzyć? To nie może być. A... Czy to zrobił ten psychopata? Tak. Policja. Zadzwonić na policję. Baterie działają z własną baterią. E? Dlaczego on nie działa? Proszę, zadziałaj, proszę.